Gotowi? No. Jest. No to uwaga. Co waszym zdaniem dziś ogranicza rozwój muzyki? Myślę, że... Jakieś wewnętrzne ludzkie ograniczenia. Bo teraz jest dużo możliwości. Trzeba być kreatywnym. A powiedzcie tak szczerze, boicie się rządów PiS? Troszkę no, tak. Jako artyści chyba powinniśmy się bać. Tak, tak. No, artyści nie tworzący muzyki klasycznej. A czego artysta może nie lubić u fanów? W naszym przypadku tego, że traktują go jak dzieci. Artysta? Albo jak figury woskowe. Tak, z którymi można sobie zrobić zdjęcie. Ale już nie porozmawiać. A który z narkotyków, waszym zdaniem, powinien być bezwzględnie zakazany i zwalczany? Kokaina. Kokaina. Macie jakieś doświadczenia? Nie. Nie. A czy muzyka jest dobrym miejscem na tak zwane politykowanie? Nie. To zależy. Myślę, że w naszym wieku, jakbyśmy próbowali politykować, to by było trochę bez sensu. Ale jeżeli ktoś jest starszy i ma jakieś takie zdefiniowane poglądy i w jakiś logiczny sposób je uzasadnia i przekazuje w swojej muzyce, to myślę, że jak najbardziej. To jest też ważne. Ja myślę, że sztuka powinna być odcięta od polityki. To powinny być dwie różne rzeczy. A co waszym zdaniem zmienią zamachy w Paryżu? Albo już zmieniły? Myślę, że podejście do całej chyba sytuacji uchodźców i generalnie muzułmanów. Też nie wiadomo, w którą stronę. A kto jest ważniejszy w The Dumplings? Odpowiedzcie na 3-4. 3-4. My. Kurde. A jak powinniśmy rozwiązać problem uchodźców w Polsce? Myślę, że nie powinniśmy dopuścić, żeby to w ogóle był jakiś problem. Czy to powinno w ogóle, oni powinni być przyjmowani z głową, nie? I jakby może nie w każdym kraju oni byli przyjmowani z głową do tej pory i jakiś taki chaos ogólny powstał wokół tego. Czy myślę, że trzeba by zwalczyć powód, dla którego oni uciekają z własnego kraju. Zdecydowanie powinno się zacząć u źródła. Zalążka, dokładnie. A powiedzcie, najbardziej niedoceniona płyta polska w ostatnim czasie to? Kurczę, trochę tego jest. No właśnie, teraz też mi latają po głowie. Przemykają. Może, ale w ostatnim czasie, tak? No. Aha, w ostatnim czasie. Albo w ogóle, no dobrze. Na czym polega niedocenienie? Że... Waszym zdaniem, że powinna szerzej zaistnieć. Czy nie wiem, ja w ogóle może powiem, moja ulubiona płyta, to jest super stara. Nie wiem, czy ona jest niedoceniana, ale jak mówię o niej, to generalnie ludzie nie znają. Moja ulubiona płyta to jest Mosdżer i Lars Danielsson The Time. I jakoś ludzie nie słyszą o niej, a ona jest rewelacyjna. Tam jest fajny cover Nirwany na niej. Tak, tak, na początku. A jakoś o Królu myślę. O właśnie, Król. My się z Kubą buntowaliśmy zresztą rok temu bardzo, że jest niedoceniona, że w ogóle nie było żadnych nominacji większych. Czy teraz dostał jakąś nagrodę ostatnio za teksty? Ale byliśmy oburzeni, że nie dostał Fryderyka. W ogóle, że nie było nominacji. Tak. Jakby. A pierwsza płyta była... Tak. A jesteśmy ogromnymi fanami, zdecydowanie. A uważacie, że muzycy, którzy zarabiają naprawdę gigantyczne pieniądze, to zarabiają je uczciwie? Myślę, że tak. Tak. Dlaczego nie? No nie ma żadnych przekrętów jakichś takich. Znaczy każdy lawiruje jak może, ale... Znaczy, nie wiem, czy teraz definiować uczciwość. No prawa na pewno nie łamią, a to czy zarabiają już na muzyce, czy na swoim wizerunku wykreowanym przez muzykę, wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach i w takim kraju, że to jest jakby jakieś jedyne wyjście i póki się to robi, póki nie ma tak zwanego przypału, to chyba wszystko jest w porządku. Utrzymujecie się już z muzyki? Tak. Tak. No i to tyle.